Nasze pierwsze w nowym roku spotkanie poświęcimy osobie niezwykle ważnej i osobie, która tu się urodziła w Opolu, choć swoje życie spędziła za granicą, w Niemczech. Ben czy też Norbert? Musiolik czy też Muthofer? Bo o tej postaci właśnie będziemy mówić. To tu, w tym miejscu, w tym domu przyszedł na świat i to właśnie ten dom już niebawem, w sposób szczególny, zostanie uhonorowany, tak jak i bohater naszej dzisiejszej opowieści. W tym miejscu już w przyszłym tygodniu odsłonimy tablicę poświęconą osobie, która w tym właśnie domu spędziła pierwsze kilka lat swojego życia. 8 lipca 1937 roku w niemieckim wówczas Opolu urodził się tutaj Ben Muthofer. To wybitny niemiecki artysta, rzeźbiarz i malarz. W Opolu spędził tylko pierwsze 8 lat swojego życia. Cała rodzina uciekła stąd w 1945 roku, nigdy więcej już nie wróciła, a Norbert, później Ben, przeszedł przez wszystkie szczeble edukacji, od szkoły dekoratorskiej, przez Liceum Technik Plastycznych, aż po Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Tam w Monachium najbardziej zainteresował się sztuką nowoczesną, sztuką abstrakcyjną, a jego profesor Ernst Geitlinger upewnił go w tym, że powinien poszukiwać nowości, że powinien jeździć po świecie. Dlatego całe życie Bena Muthofera to podróże. Stany Zjednoczone, Islandia, Włochy, Niemcy. We wszystkich tych miejscach żył i tworzył. Kilka lat przed śmiercią przyjechał do Opola i tutaj w 2016 roku ofiarował swojemu rodzinnemu miastu pracę i miał wielką wystawę w Galerii Sztuki Współczesnej. Wtedy też odwiedził swój rodzinny dom. 11 stycznia ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Ben Muthofer zmarł w bawarskim mieście Ingolstadt, tam gdzie spędził ostatni okres swojego życia. Dlatego w pierwszą rocznicę jego śmierci, 11 stycznia, chcielibyśmy, żeby tu pojawiło się upamiętnienie tej ważnej osoby. Sztuka Bena Muthofera jest niezwykle wyrafinowana. Wpisuje się w awangardowe nurty sztuki XX wieku, wyznaczonej przez intelekt i taką próbę racjonalnego opisania rzeczywistości. Jego dzieła wyznaczają figury geometryczne, matematyczne układy, czy też struktury powtarzalne w naszej naturze i w tym właśnie upatrywał piękna i duchowości. Jego sztuka była jednak daleka od naśladowania rzeczywistości. Starał się nie wykazywać w niej emocji ani własnych prywatnych przeżyć. To była sztuka wpisująca się w nurt sztuki konkretnej, czyli takiej właśnie, która bardzo matematycznie, bardzo surowo podchodziła do rzeczywistości. Te rzeźby, które widzimy w Filharmonii Opolskiej, właśnie wpisują się w taką wczesną działalność Bena Muthofera, kiedy zafascynował się prostotą. Widzimy tutaj prostopadłe ściany z takimi ciekawymi zagięciami, pofałdowaniami, bo właśnie ten rodzaj rzeźb był takim podstawowym środkiem wyrazu artystycznego Bena Muthofera. Fascynowały go również zagięcia światła, odbicia, to wszystko, co daje nam natura, aby jeszcze lepiej wyeksponować pewne naturalne struktury. To wielkie wyróżnienie dla Opola, że możemy oglądać rzeźby tego wspaniałego europejskiego artysty właśnie w naszym mieście. Zapraszam Państwa do wędrówek po Opolu i oglądania tych wspaniałych obiektów w wielu publicznych miejscach. I tak właśnie kończy się pierwszy w tym roku odcinek naszego spacerownika. Będziemy pokazywać Państwu jeszcze tak wspaniałe postaci, jak postać właśnie Muthofera. Będziemy Państwa prowadzić do miejsc, które mogą się bezpośrednio ze sztuką i artyzmem nie kojarzyć, a jednak takie będą. I tam będą też właśnie opolscy znakomici artyści.